Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. No to Węsie Czechu, witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gong. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą historię, a wy możecie, mam nadzieję, kontynuować zostawianie łapek w górę, bo mam nadzieję, że to robić gnoju. A jak nie, to proszę zostawić na samym początku i prosiłbym też o wpadnięcie na mój drugi kanał. Tam jest odcinek z Minecrafta, na który poświęciłem 60 godzin, 6, no 60 godzin koło tam, może trochę więcej. Utknąłem na pewnym etapie, ale to wam powiem wszystko później. Kontynuujemy sobie, słuchajcie, naszą historię i zaczynamy tutaj w tym barze. Od poprzedniego odcinka tylko zszedłem sobie tutaj na dół. No bo zobaczyłem coś ciekawego. A ciekawą rzeczą tutaj jest ten nowy barman, bo poprzedniego niestety kurczę zabili, nie wiem czy pamiętacie. Dosłownie to było chyba w poprzednim odcinku albo po poprzednim odcinku, więc mamy nowego karczmarza, a to może oznaczać, że możemy z nim zagrać kwinta na samym początku. Pierwszy raz się na oczy widzę, kolego. Opłacało się. Co ty gadasz, że my w gwinta możemy? Chyba mało zadowolony był, coś chyba nie miał ochoty na partyjkę gwinta. Mam takie wrażenie, kiedy nie masz ochoty na partyjkę gwinta, no to depression jest tutaj chyba posiadane. Jak można nie chcieć zagrać gwinta? No więc co, słuchajcie, zaczniemy sobie odcinek tutaj partyjeczką gwinciorka, czemu by nie? Co złego może się stać? Właśnie nic. Same dobre rzeczy. Na przykład wygrana, nowa karta. Możemy kupić też od karczmarza nową kartę. Same pozytywne rzeczy. No więc co, może już się skupię na tym, żeby prowadzić odcinek, żeby grać tutaj w giereczkę. Chociaż mogę trochę poopowiadać o tym. O tym odcinku, który nagrałem, bo to jest dość ciekawe. Słuchajcie, mianowicie. Nagrałem odcinek z Minecrafta, który powiedziałem, że możecie zobaczyć. Polecam go z tego względu, że po pierwsze jest koks, ale to wiadomo, że jest koks. Ale słuchajcie, najważniejsza sprawa jest taka, tutaj spasujemy sobie, że słuchajcie, jest to początek nowego formatu na moim drugim kanale. Więc znajdziecie dużo więcej takich filmów, jakie teraz macie, jakie teraz pewnie widzicie, o ile tam wbiliście, więc polecam. Trochę roztrząśnięty jestem, nie otrząśnięty jestem, ale to z tego względu, z jakiego względu, nie wiem czemu w sumie, ale jestem mega jakiś dzisiaj nieogarnięty. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo ostatnio dobrze mi szło prowadzenie tych odcinków, a dzisiaj jakoś tak, nie wiem, nie w formie, kurczę. Niestety nie w formie, nie wiem z czego to wynika, ale może zastanawiam się gdzieś tam, jak tak zwana głowa ch w chmurach jest posiadana. No i tyle w sumie, głowa w chmurach chyba jest posiadana. Nie widzę innego wytłumaczenia. No ale to właśnie może wynika z tego względu, że teraz tworzę ten materiał i mam gigantyczny problem niestety z tym materiałem, ponieważ wszystko zrobiłem, poświęciłem na niego masę czasu, żeby zrobić ten odcinek z Minecrafta. I słuchajcie, dzisiaj przez 7 czy 8 godzin szukałem muzyki, żeby leciała w tle, bo nie wiedziałem za wuja, jaką muzykę tam dać. Wszystko zrobiłem, nie? Wyszło mi to w miarę szybko, bo to 60 godzin to naprawdę nie jest dużo jak na taki materiał. I słuchajcie, nie mogę znaleźć od 8 dzisiaj godzin muzyki. No i nie wiem, jaką muzykę dać, a to muzyka, zła muzyka, wszystko może popsuć. Cały materiał może iść się walić, jeżeli będzie zła muzyka, kurczę. I mam tylko fajną muzykę na początek i fajną muzykę na koniec i nie wiem, co dać w środku, nie? Mam nadzieję, że wyszło w miarę ok. Wy już to pewnie Co tam widzicie masz? długo po tym, jak ten materiał wyszedł, więc możecie sobie zobaczyć. No i miejmy nadzieję, że kurczę znajdę rozwiązanie tej wyjątkowo dla mnie ciężkiej sytuacji. Dobra, nic nie podawaj. Bywaj. No musiałem aż się wygadać. No teraz to tak lżej na sercu i możemy się zanurzyć tutaj w naszą rozgrywkę wiedźmińską. Możemy teraz, w końcu możemy zapomnieć o wszystkich problemach, no. Jak się tak człowiek wygada, to od razu. No, ja już nie pamiętam, że coś tu było do zrobienia, nie? Teraz najważniejsze jest co? Najważniejsze jest, kurczę, Wiedźmin. Zanurzmy się w ten świat.
Rozpierdalajmy, porozpierdalajmy skurwielów juniorów, młodych bandytów. Tak, co, ale stroje mają fajne. Zawsze jokerowy strój jest koks. I wydaje mi się, no właśnie, przecież my mamy 17 poziom. A nie. Chciałem powiedzieć, czy nie na 17 poziom mamy tutaj ulepszoną zbroję, ale to jest wiedźmińskiego cechu gryfa, ale jest ona na poziom 18, czyli jeszcze jeden poziom nam tutaj brakuje do wbicia, żebyśmy mogli sobie tutaj tą ulepszoną zbroję stestować, a ona jest dużo, dużo, dużo lepsza. Nie żeby była jakaś gierka mega gigę trudna, no nie? Ale i tak bym chciał stestować. Co tam ta zbroja potrafi i te miecze. Ta, ale wpuszczam tylko za biletami. A teraz to w ogóle żadnego przedstawienia nie ma. Tylko aktory próbę se robią. To co? Dać bilecik? Podobno nie ma teraz przedstawienia. Ale bilecik kupić możesz. To co? Dać bilecik? Co? Nie chcę kupować biletu. 50? Nie. Za darmo to se wiesz. Możesz kurwy przez okno pooglądać, a nie artystki. 50 golda? Nie no, wejdę tu jakoś kurwa inaczej. Za 50 golda? Nie no, to z minutę spędzę, ale to nie ma takiej możliwości, że wydam te 50 golda. To mi wygląda jak przejście na drugą stronę, co? No, 1:1. Ja widziałem filmik, normalnie tędy gościu wchodził. Mówię wam. Prawda? Nie, kurczę, nie tędy? Nie, to nie ten filmik widziałem. To tędy wchodził, no tak, tak, pomyliło mi się. Kurczę, to było to wejście. No, ej, no Gerward, no. Nie no, to już jest... Ej, to już jest hamuwa, nie? To już jest hamuwa, co CD Projekt Red zrobił, no. No przecież Gerward to by tu wskoczył, kurwa, zamkniętymi oczami i z jedną złamaną nogą. No przecież to jest Wiedźmin, no. Jo, cię kręca. Nie, i tak znajdę wolne, i tak przejdę na drugą stronę, nie ma takiej możliwości. Nie zapłacę 50 golda za bilet. Nie. O tu, to wygląda jak skróty, co? Jo, cię kręca, no wygląda, ale kurczę. Ale to jest miejsce, w którym był dom, który straszył, dosłownie, bo chyba tak się nazywała misja. Nie, no chyba nie damy rady. Pamiętam, że tu wchodziłem bez biletu. Tak, na 90% tamtym dachem wchodziłem bez biletu, ale kurczę, chyba to naprawili w jakimś patchu. Ja też grałem to na samym początku Wiedźmina, więc no możliwe, że już ponaprawiali wszystko. Wszystkie jakieś błędy, no i niestety chyba będziemy musieli zapłacić tutaj. O kurczę, 50 golda, to jest to miejsce, w którym szczury wypędzaliśmy. Jo, cię kręca, tu wszędzie można poznajdować jakieś miejsca, w których robiliśmy jakieś misje. Powalone to jest, jak to jest giereczka zrobiona, jest tak, zajebiście. Kurczę, tędy też nie da rady, no nie. Kurde, to muszę się cofać teraz? Chyba nie mam wyboru. Nie, no nie, no zaraz mnie roz... Nie. Muszę dachem wejść. Muszę, bo się uduszę, nie? Tędy, na bank. No już jak nie tędy, to już nie da rady. Gerward, no ty byś wszedł tu, na pewno. Nieważne, że to jest żywy ogień. Czy pamiętaj, czytaliśmy, że ogień nas oczyści. Wieczny płomień, no nie da rady niestety. Dobra, wracamy się. Kurde, i zmarnowałem widzom ile? Z 5 minut zmarnowałem widzom, strasznie dużo. Przecież to był kawałeczek, a ja tutaj zadupcam nie wiem po co. To chyba inny, zły filmik widziałem. Chciałem powiedzieć tytuł filmiku i powiedzieć, żebyście nie googlowali, ale na banku wam wygooglujecie, więc nawet nie mówię. Coś się obawiam, że tu mogą być osoby, które takiego filmu nie powinny widzieć. Będą go googlować, mimo tego, że powiem, żeby nie googlowały, więc... Dobra, słuchaj. Nie wiem, czy powiedziałem dobrze zdanie, które chciałem powiedzieć. O, przeczytajmy sobie to. A, to już było. Priscilla, ta, o słowicznym głosie. Ty kurwa. Dać bilecik? No dać to. Poległem. Masz. Ja no nie właśnie nikomu w oczy. Bo te aktory na próbach strasznie wstydliwe. Mariacie, jak mam kogoś nie wchodzić w oczy, jak ja jestem kurwa mać Wiedźminem? Słuchaj, trzymaj sztukę. Czy moglibyśmy porozmawiać? Geralt z Rivii. Jaskier tyle nam o tobie opowiadał.
przeszedł z tobą? Nie, ale mam nadzieję, że niedługo się tu pojawi. Przychodzę w sprawie Dudu. A w takim razie chodźmy porozmawiać do mojej kwatery na tyłach teatru. Tam nikt nie będzie nam przeszkadzać. To już czuję, że ta nasza sztuka nie wywoła zamierzonego efektu, gdyż Dudu i Jaskier ostatnio się u nas nie pokazywali. Napisaliśmy tragiczny scenariusz, niestety. Jaskier ma kłopoty. W poprzednim tego odcinku. Tego się domyśliłam. Ciekawa jestem tylko, jak bardzo poważne. Bardzo, bardzo. Uwiódł czyjąś żonę i teraz musi się ukrywać. Ułożył obraźliwy kuplet o kapłanach Wiecznego Ognia? Gorzej. Spróbuję go z tego wyciągnąć, ale na pan dam bank. Skontaktować się z Dudu. Szefa no, mafii. Też zniknął. Nowy gradzie. Dijkstry. Ale będę potrzebować waszej pomocy. Mogę na was liczyć? Oczywiście, ale nie na wiem, szczęście, co na szczęście Dijkstra to nasz kumpel. Chciałbym wystawić sztukę teatralną. Coś, co ściągnie tłumy do waszego teatru. Rozumiem. Chcecie, żeby Dudu usłyszał o przedstawieniu. Czyli to ma być jakaś zupełnie nowa sztuka. Mhm. A kto ją napisze? Ja. Jest już gotowa. Tak, Priscilla, ale ja też. Brzmi nieźle. Chętnie rzucę okiem na tekst. Ale najpierw musimy pomyśleć o nagłośnieniu przedstawienia i jakiejś ochronie. Tak. Koniecznie. Zajmiesz się tym? Jasna sprawa, nawet wiem gdzie. Domyślam się, że sztuka. Mogę ogarnąć tutaj ale żeby rozgłos. Wynajmować ochronę? Nie wiem, czy często bywasz na przedstawieniach, ale publiczność w Nowigradzie uchodzi za wyjątkowo trudną. Zgniłe jabłka, pomidory, jajka. Raczej topory, maczety i cegły. No dobrze. Znasz kogoś odpowiedniego? Może rozejrzyj się w dokach? Tam zawsze kręci się kilku takich, co za parę koron podejmą się każdej roboty. Jak mam pomóc w nagłośnieniu tej sztuki? Jeśli chcemy, żeby usłyszało o tym całe chcemy. Miasto, trzeba porozmawiać z maskonurami. A wiem, gdzie ich znaleźć, ale mnie brzuch boli. To grupa ulicznych artystów. Jeśli oni będą zapowiadać tę sztukę, dowiedzą się o niej nawet omułki w dokach. Gdzie mogę ich znaleźć? Kiedyś wynajmowali kwaterę na Okrawkach, w kamienicy przy parku, ale nie wiem, czy dalej tam są. Ostatnio tak mi się nie wydaje. Pokazują się na mieście, może wycofali się z interesu? Sprawdzę, czy zgodzą się dla nas pracować. Wydaje mi się, że to jest miejsce, dzięki za pomoc. Wrócę, które już odwiedziliśmy, koło Tris, koło domu Tris. No i ja tam byłem i mówiłem, że jeszcze tu wrócimy chyba. No i teraz będziemy mieli okazję wrócić. O kurczę, ona ma tyle rzeczy do kradnięcia, no to pobierzmy. Chlip? Bardzo ważnym. Mówiłem wam kiedyś, że znalazłem kotlety schabowe do kupienia na Allegro. Nie mówiłem, to wam powiem teraz. To był dopiero hit. Ale że chleba jeszcze ktoś nie sprzedaje, to ja tu wyczułem kursy niszę rynkową, którą można tutaj. Dzięki za pomoc. Do zobaczenia. Wypełnić. Można sprzedawać chleb na Allegro. Ja myślę, że ktoś by kupił chleb z Allegro. Na bank ktoś by kupił chleb z Allegro. Zobaczyć tylko dla jaja, o co chodzi. O kurde, jaki masz fajny ten. O kurde, jaki strój. Dobra, ukradniemy. Co nie, tak. One są drogie w miarę, więc. Dobra, wynieśliśmy kurczę w ekwipunku więcej niż zapłaciliśmy za ten bilecik, więc. Jest okej. Chociaż nadam to 50 golda, które mogłem nie płacić. Ale, nie no, to jest tyle rzeczy do podniesienia, że. Jakbym to wszystko generalnie posprzedawał, nawet po tym pierożku, to bym tak był mega giga bogaty. Dobra, jakieś książki. Książki są w miarę mało istotne. Tu jest cena, okej. Tu są drzwi, albo tu jest wyjście ogólnie, no dobra. No to wydupcajmy. Najpierw wykonajmy opcjonalne zwerbowanie kuglarzy z trupy maskonury. I oni powinni być właśnie tutaj gdzieś niedaleko, bo to są te chyba okolice domu Tris, prawda? Tak mi się przynajmniej kojarzy. Tak, tutaj jest Tris. Tutaj był dom Tris. Tak, to jest właśnie dokładnie to miejsce, o którym wtedy myślałem. Tutaj jest dom Tris. A tutaj są właśnie te maskonury. Byliśmy tutaj i ich próbowaliśmy okraść. Ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, czym się zajmują maskonury. Ładna melodia, tylko strasznie smutna.
takim razie oddaję mój nastrój. Czego tu szukasz? Hype'u potrzebujemy, tak zwanej reklamy. Szukam maskonurów. Dobrze trafiłem? Nie mamy na czynsz, daj nam spokój. Chyba zaszła jakaś pomyłka. No to już macie. Myślałam, że właściciel kamienicy najął kolejnego oprycha, żeby zmusił nas do opłacania rachunków. Kolejnego oprycha? Wielkie dzięki. Wybacz, wyglądasz groźnie, a my mieliśmy ostatnio dużo problemów. No to ostatnio na siłowni jest trochę chodziłem, tak. Wszyscy jesteśmy. Nie chcę od was żadnego. Nie no, Geralt, to wygląda jak jakiś kurwa kryminalista. O ile zgodzicie się nagłośnić. To prawda jest. Och, obawiam się, że to niemożliwe. Od czasu, kiedy zaśpiewaliśmy balladę o kapłanie Hemelfarcie, któremu w głowie tylko kurwy i żarcie, przyczepiła się do nas banda grubego. Co to za jedni? Zwykłe oprychy na żołdzie kościoła. Teraz pełno takich band. Grozili Nisli. Powiedzieli, że przydną jej szpiczaste uszy. Nie pozwalają nam występować. Przeganiają gabiów, niszczą instrumenty, a ostatnio bez przerwy czatują pod domem. Nie wiemy już, co mamy robić. Ja pomóc? Posunęli się dalej niż do gruźb? Na razie nie, ale to kwestia czasu. Nisa słyszała, że mówili o podpaleniu. No dobrze, a pomożecie mi z tą sztuką, jeśli załatwię, żeby Gruby i jego koledzy się od was odczepili? Oczywiście, że tak, ale to nie będzie łatwe. Z nimi nie sposób się dogadać. Kiedyś miałem taką ksywę, Gruby. I też się ze mną nie dało dogadać za bardzo. Też była tylko jedna metoda, żeby się ze mną dogadać. Tak sobie myślę, że się dogadamy tutaj. Na podobnych falach działamy. Co ja kiedyś. Gruby, patrzaj no. Zdaje mnie się, czy on ma kocie oczy. Ano ma. Widać mu matkę, koty na dachu dupczyli. Czego szukasz w mieście wiecznego ognia, Brudasie? Zostawcie maskonury w spokoju. Te gnidy, co obraziły hierarchę Hemelfarta? Co go mulacie najwyżej. Prędzej naszczam do świętego znicza. Niech no tylko zejdą, poety niedojebane. W dupy im te flety powsadzam, bluźnierco. Wtedy co piardną, to nową melodyjkę zagrają. No całkiem zabawne, ale wydupcać. Spływajcie stąd, ale już. Co? Kurwa. Na pięści czy miecze? Okej. Rozumiem. Ale nie, ty. A. Chłopaki? A to już po robocie, tak? Tośmy se powalczyli. Ach, to było piękne. Raz, dwa, przez plecy. I w łeb. Wreszcie będę mogła wyjść z domu, nie naciągając kaptura na głowę. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Bez przesady. Nie ma za co. Zazwyczaj to, jak tak robimy, to jest odwrotny efekt. Sztukę Irina, aż zedrzemy sobie gardła. Ile za to chcecie? Nic. Ty pomogłeś nam, bo teraz my pomożemy tobie. Zobaczysz, spędzimy do teatru pół miasta. Przygotujemy się szybko i ruszamy na ulicę. Do zobaczenia. No dobra. To nie była trudna misja w takim razie. Niech żyje sztuka. Udaj się do doków i zwerbuj ochroniarzy teatru. No dobra. Czy jakichś gagatków? Będziemy tutaj werbować. O kurde, jak to daleko jest, a tam nie ma żadnego tego. Nie ma żadnego znaku szybkiej podróży, także szybko podróżować będziemy musieli z płotką. A to może być nie lada wyzwanie. Po pierwsze, bo płotka za bardzo to szybko nie podróżuje. A po drugie, ona bardzo lubi na przykład wejść sobie kurwa na dach randomowo. Albo stanąć w miejscu z jakiegoś powodu, bagując przy tym mnie i całą grę. Także po mieście płotką raczej się nie poruszamy. No ale co? Może będzie dobrze. No właśnie, i tu jest też ciekawa teraz kascenka, bo oni zamiast palić ludzi, teraz palą książki. Jak historycznie Niemcy pewnie chyba kiedyś też palili książki. I nie tylko na stosie też palili ludzi. Znaczy na snosach to nie, ale... No wiadomo. Kto zna historię, ten zna. Niestety.
Ale z drugiej strony, gdyby nie wojna, to by wiele tutaj wynalazków nie powstało. Także było, minęło i trzeba się uczyć na błędach. Nigdy już takich błędów nie popełnić. Historia to tutaj bardzo, bardzo dobra nauczycielka. Ale niestety zawsze znajdzie się świr, który chce więcej niż ma. Kurczę, na przykład jak teraz, no i dupa. Nowy znacznik, doki w Nowigradzie. O kurde, to jest jakieś wejście? Co tu się dzieje? To jest jakiś sklep? Halo, panie handlarz? Kupiec jakiś? Coś ten? Nie ma. No właśnie, może tu jakieś nowe kupce są. A nowi kupcy oznaczają nowe rzeczy do kupienia. A szczególnie najważniejsze, czyli nowe karty do kupienia, bo tam jakieś tam butelki, skórę, rzeczy alchemiczne do nas nie za bardzo interesują. Ale jeżeli chodzi tutaj o... o karty, no to je tylko właściwie możemy kupić, ewentualnie wygrać, no ale... No głównie kupujemy karty w sumie, jeżeli wygrywamy. Na. Jak się nazywał ten film? Zapomniałem. Kurde, co ja taki przymulony jestem, dobra. Tutaj, o, wreszcie jakaś dyma. Witam, kurwa. Ładna walka, niezła praca nóg. Przyszedłeś zmierzyć się ze mną albo z Halem? Wiedźmin przeciw bestii z Metiny! Instynkt zabójcy kontra pierwotny Shao! Naprawdę jesteście Nilfgaardczykami? Jesteśmy z Metiny, kurwa! Nie z Nilfgaardu! Wychowani przez dzikie psy na szerokich równinach Magdeira! Prawdziwi bracia krwi z niesławnych, brudnych aren Metiny! Kto się odważy stawić czoło dzikusom z południa? Kto spojrzy w oczy bestiom? Czy mówienie ma całkiem niezłe, no. Chcę was zatrudnić do ochrony. Chodzi o przedstawienie. Tak, wyglądasz na twardziela. Mamy się z kimś napierdalać na scenie? Macie przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod sceną. Trafiłeś pod zły adres. Nas interesuje walka. To ja wam nakopię, a wy wtedy pójdziecie. A może załóżmy się, jeśli pokonam Hala, pójdziecie pracować dla mnie za darmo. Widzisz, Hal nie przepada za teatrem. Sprawy sercowe. Pomińmy szczegóły. Żeby go przekonać, trzeba czegoś ekstra. Zmierz się z nami dwoma naraz. A? Walka stulecia. Wiedźmin kontra dwugłowy smok z Metiny. A jak przegram? Na pewno przegram. Wtedy zapłacisz podwójnie, ale będziemy dla ciebie pracować. Co, nie wiem. Nie mam chyba innej opcji. Zmierzyć się z wami dwoma naraz. Najpierw daj pieniądze. Jeśli przegrasz, to zostaną u mnie. O, coś czuję, że minus 140 nowigradzkich tego. Podwójna stawka, koron. Jak powiedziałeś. Jeśli nie, nilfgaardzki koron. Czy my, kurczę, płacimy? Znowu zapomniałem. Powiedz, że mogę groma napić się. Mogę groma? I ja pierdolę, nic nie mogę. Ale dobrze, przynajmniej mam pancerz swój, a on jest zajebisty akurat. O kurde! Dobra, to jest... Nie mogę zjeść nawet! Ciekawe, kurwa, że zjeść nawet nie mogę, nie? No, to nie mam szans, no jak nie mogę zjeść nawet? Pojebało ich? Dobra, nie są tacy mocni, ale mają mnie na dwa hity, kurwa. Nie no, jak nie mogę zjeść, no. Dobra, full skupienie, full skupienie. A mogę jakieś, nie wiem, znak rzucić? No nie mogę. Kurwa, ała. Gnoju. Nie, kamera tu jest zbugowana, nie? Znaczy źle jest ustawiona i nie mogę jej sobie nawet oddalić. To jest kurwa skam. Pierdolę. Pach. 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 Nie! Dobra. Kurwa. Remis bym powiedział. Remis, panowie, co? Dobra. Dobra, jednemu damy chyba radę. Jeżeli myszka mnie nie zawiedzie. Takie mam wytłumaczenie, jakbym przegrał. Myszka zawiodła. Pach, pach.
Dobra, kurwa, on dobre te zuniki robić, trzeba po jednym ciosie mu tylko. Pach, pach, dobra. Pach, kurwa. Nie, nie. Nie. No, Wiedźmin był zamroczony, był zamroczony. I na jeden cios. Jeden cios zabrał, 140 golda zarobił. Teraz możemy odpocząć. Będziemy ochraniać, co tam chce. Zjawimy się przed przedstawieniem. Ale skam, nie? Pierdalaj. A pieniądze zostają przy nas, prawda, Hal? Teraz to ma się przejebane, Hal, i ten drugi, chodź tu. Znajdę sobie nowych ochroniarzy. Ej, ale to było... Ale sobie mnie żyć boli, nie? Żyć mnie boli, że przegrałem 160 golda w gierce komputerowej. Fałszywe, nieprawdziwe pieniądze i tak woli mnie bardzo. Tak jakbym 160 golda naprawdę przegrał. Aż mi żal by było mniej prawdziwego golda. Wiecie co tutaj za 160 golda można kupić? Właściwie to nic właśnie. I w tym problem. Dlatego każde 160 golda się przydaje. Karty mógłbym kupić za 160 golda. Nie no. Jeden cios zabrak, no. Dobra. Trzeba iść dalej z życiem. Porozmawiajmy z Iriną. Szczęście mamy tutaj znak szybkiej podróży. No, chyba tak to się nazywa. Jest to znak i szybko podróżujemy, więc wychodziłoby na to, że jest to znak szybkiej podróży. Miejsce doplerów jest na stosie, nie w teatrze. Co oni gadają? Dobra, tędy. Witam. Teraz starczy jeden donos i zaraz nas postaczą. Gdzie jesteś? To ty? To ty. O, jesteś. Jestem. Udało mi się nająć ochroniarzy. Świetnie. Jedna rzecz załatwiona. Omówmy tekst sztuki. To jest całkiem nieźle napisane. Byłam gotowa narazić się na kompromitację dla Dudu, ale widzę, że to może być coś naprawdę interesującego. To jest tragiczne. Wiem nawet, kogo obsadzić w rolach sługi, wiedźmina i królowej, ale zastanawiam się nad księciem i księżniczką. Kto zagra wiedźmina, no? Kto zagra wiedźmina? Ciekawe. To amator, nie pracowałam z nim jeszcze, ale jestem przekonana, że w tej roli sprawdzi się znakomicie. Rozumiem, że niedawno dołączył do zespołu. Poniekąd. No nie udawaj, że nie wiesz, o kim mówię. Chodzi o ciebie. Nie mam talentu aktorskiego, żaden nie. Aktor. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale z ekspresją słabo. Bardzo u mnie słabo z ekspresją. Nie składa, bo będziesz grał wiedźminę, a nie księżniczkę. Musisz pojawić się na scenie, żeby Dudu cię zobaczył. Po to przecież wystawiamy tę sztukę. Racja. To też fakt. Jakoś na początku nie pomyślałem, że do tego dojdzie. Nic ci nie będzie. A my mamy tekst w tym, trzeba się nauczyć na pamięć. Mieczem, porobić groźne miny i wygłosić kilka kwestii głosem jak spod jaj. No, chyba dasz radę. Wielki miecz, kwestia spod jaj. Zawsze. Zawsze wychodzę z wielkim... No tak. Zastanówmy się nad księżniczką. Czemu moje żarty muszą być zawsze w jednym temacie? Priscilla to dosyć oczywisty wybór. Jest naprawdę, dzisiaj ładna, czytam kurczę, ja oglądam skecze, żeby się trochę poduczyć. Priscilla to dosyć oczywiste, jest młoda i ładna. Ty powinieneś zagrać księżniczkę? Nie no, Priscilla chyba. Niech zagra Priscilla. Nie obraź się, ale większość ludzi... Zwraca większą uwagę na wygląd niż na umiejętności. Nie no, ale ta... Rozumiem. Chociaż... Na pewno świetnie się spisze. Kurde, nie no, ta samica to też spoko. Do kogo widzisz w roli księcia Dopplera? Waham się między dwoma... Tak nawet ładniejsze niż Priscilla, tak in general. Bezpiecznie byłoby wziąć Abelarda Ryzę. Milf. Jest w naszej trupie od dawna, warsztatowo... Abelard Ryza? Ale tłumów raczej nie... Ej, Abelard Ryza, co ty gadasz? Maxim Bollier. To wspaniały aktor i publiczność go uwielbia, ale niestety nigdy nie można mieć pewności, czy przyjdzie na przedstawienie trzeźwy, ani czy w ogóle przyjdzie. Nie no, weźmy Abelarda Ryzę, ty. Weźmy tego Abelarda. Wolę solidnego rzemieślnika od nieprzewidywalnego artysty. Masz rację. Cały ten projekt jest wystarczający. Abelard Ryza.
A to ciekawe, ty. Nigdy nie widziałem tego nawiązania. Dla tych, którzy nie wiedzą, istnieje taki gościu, który nazywa się Abelard Giza? Abelard Giza chyba. I on jest komikiem. Więc zgaduję, że tutaj jest bezpośrednie nawiązanie do niego. Dużo zarabiacie na przykład. Ciekawe. No cóż, różnie bywa. Jeśli trafimy we właściwy moment, ludzie prawie nie mieszczą się na placu, ale czasem cały urobek to garść miedziaków. Oczywiście ty też dostaniesz swoją garzę. W końcu jesteś teraz częścią zespołu. Dziękuję. Obsadę mamy ustaloną. Na to wygląda. Jesteś gotowy rzucić się w wir kariery aktorskiej? Jaśnie pani, zawsze. Przejrzałem tekst, zanim do ciebie przyszedłem, tak z ciekawości, więc możemy zaczynać zaraz. Jeszcze, nie traćmy czasu, chodźmy na scenę. Daj mi ekwipunek. Zoltan? Co tu? Ekwipunek daj mi kliknąć. Zostałem od bezczynni, że macie wystawiać sztukę i ty zagrasz główną rolę. Nie, daj mi przeczytać moją i pomyślałem sobie, moją że rolę właśnie. Nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy? Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed występem. A tak, tak. Dzięki. A dajcie mi ekwipunek, żeby wszystko spierdolę. Nic nie pamiętam. Wiedziałem, że nic nie będę pamiętał. Przecież to wczoraj nagrywałem odcinek. To wczoraj czytaliśmy. Nic nie pamiętam. Zapraszamy na wyborną komedię. Oj, będzie mocna komedia. Wiedźmina! Wystąpią w niej Wiedźmin Geralt, grający sam siebie! Katarina jako królowa! Leo Ribe jako podły sługa! Lubicie zaangażowanie, kurwa, na tej widowni, halo! Weteran nowigradzkiej. Co to jest? Sceny Abelard Ryza! Mieszny był jakby Abelard Ryza miał głos Abelarda Gizy. Ujrzycie zaś... Zajebiste w ogóle. Przeuroczą trubaturkę o słowiczym głosie Priscille! No i to mi się podoba, jest jakaś energia, brawa tego, coś się dzieje, dobra, w końcu nie muszę coś sam gadać na tych odcinkach. Wreszcie jest fajnie, wreszcie coś się dzieje. Wreszcie to ja się obudziłem i zaczynam coś gadać z sensem. Ale to pięknie wygląda, kurczę, ten Wiedźmin. Królowo, ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go! Chętnie się z nim rozmówię. O. Ty, a nie było tak... A ja winka łyknę, tak, dla kurażu. Dobra, nic nie mówię. Wzywam cię w arcy delikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie. Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę. A w nagrodę dam złoto, rubiny i kołdry puchowe. Zabijanie potworów to moja natura? Dobra. Zabijanie potworów to moja natura i praca. Nie robię tylko tego dlatego, że tak się opłaca. O, nie, chujowy? Nieśmieszne? Geralt łyknął haczyk, plan się uda, to bezsporne. Na balu sprawię, by luby twej córy zmienił formę. Wówczas, to pewne, głupi wiedźmin go zasiecze, a inni goście wezmą potwora na miecze. Żałować będzie kochanka me dziecię, ale przecież nie wezmę bestii za zięcia, no przecie. Nie no, widownia to nagrzana już winem chyba. Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny. Pobudka, dziś kurwa. Odbędą się księżniczki z rękowiny. A potwora ani widu, ani słychu. Może w środkości? Może schował się w wizarce, bądź na strychu. No to... Nie, to tragedia, nie ma Dudu, nie? Dudu umarł. O, ukochana! Długo skrywaliśmy nasze gorące uczucie.
Całe miesiące wstrzymywaliśmy też cielesne chucie. Starczy już sekretów. Proszę cię, Luba, o rękę. To powiedziawszy, wraz uklęknę. Zgadzam się, ukochany, zgadzam. Moment! Tradycja nakazuje, by narzeczeni winem toast wznieśli. Zróbcie to, albo szczęście wasze pradawna klątwa przekreśli. Kiedy ja? Zdrada! To nie wino, tylko srebrem zaprawiona mikstura! Czuję, że zaraz wylezie ze mnie niecna kreatura! Ludzie, to nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. Ratuj się, kto może. Pierwszy słyszę. Ratuj się, kto może. Ratuj się, kto może. Kryjcie się. Nie, to nie. Zły przekaz. Co? O którym mówiłam, wiedźminie. Bij, zabij, aż krwią jego ziemia spłynie. Nie, to już się za bardzo czułem. Potwór czy nie, ja go kocham. Chować miecze, bać się Dopplera to głupota. Zaręczam, to zupełnie nieszkodliwa istota. Pamiętajcie, lepiej. Nie wygląd bestie czyni, ludzie. Lecz charakter, lecz wychowanie. Lecz charakter. Lecz podły charakter, właściwy temu słudze. Masz rację, wiedźminie, to sługi podszepty. Nasunęły mi na myśl takie podłe koncepty. Oszczędź Dopplera, niechaj będzie mym zięciem. Człowiek czy nie, ważne, że córa kocha go namiętnie. Morał tej historii, dobrzy ludzie, jest taki. Nie jest potworem, kochajcie Dopplery? Nie jest potworem. Nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki. Wiedźminie, w tobie każdy Doppler ma przyjaciela. Tak jest. No. A podłego sługę czeka teraz najciemniejsza cela. Straż! Wezwijcie straż! Niech wyprowadzi stąd tego zdrajcę. Hola, nie słyszeliście rozkazu księżniczki? Zapraszamy! Panie władzo, no już, dawajcie na scenę! Czyli jest jednak. Zdrajcę w dyby! Jest jednak na widowni. Dudu. Nie bój się. Wszyscy potem żyli długo i szczęśliwie. Czy powiedziałem w dyby, czy w dyby? Dydy. Nie wiem, co powiedziałem. Wkrótce potem Doppler księżniczka ślub wzięli. A na czas wesela nawet sługę wypuszczono z cegły. Miejsce Dopplerów jest na stosie. Palić ich trzeba! Daj spokój. Nie widzisz, że to żarty są? W komedii to i gul mógłby księciem zostać. Nie przeżywaj, kurde. Dziękuję. Kurwa, ale zmiażdżyliśmy to. Kiedyś to było w ogóle wszystko widzę łatwiej. Zaczęło trzy kwestie powiedzieć i ci brawo, Billy. Geralt, jak wam się udało mnie rozpoznać? Pury, ja masz zniekształcony. Słyszałem, jaką skurwiel zostawił ci pamiątkę na twarzy. Czyli wiesz o wszystkim. Spotkałeś Ciri? Nie, ciągle jej szukamy. Geralt! Świetnie ci poszło. Już dawno się tak nie uśmiałem. Jak opowiem chłopakom, to nie uwierzą. Możesz mi wyjaśnić, jak udało wam się z Jaskrem narazić jednocześnie Roivenowi, Skurwielowi i Straży Świątynnej? Nie tak to planowaliśmy. Wiem, że Ciri wróciła po ciebie do Skurwiela. Jak udało ci się potem uciec? Chciałem biec za nią, ale pewnie bym jej tylko zawadzał. Krzyknęła, żebym zmienił postać i znikał stamtąd. Szukałem ich po tym, Ciri i Jaskra, ale jakby wyparowali.
Wystraszyłem się i codziennie podszywałem się pod kogoś innego. Zastanawiałem się nawet, czy nie powinienem zmienić się w Ciri, żeby zmylić tych, którzy je szukali, ale... Ej, Rzek! Czekaj, no, cudaku. Geralt, a kiedyś ty ostatnio widział Cyrillę, he? Dawno, co? Tak, dawno. No ja też. Teraz to duża pannica musi z niej być. Dudu, zrób nam przysługę i zmień się w nią. Na chwilę. To by musiało być tak w życiu realnym dziwne. Strasznie dziwne to by musiało być. Ale totalnie giga OP w ogóle, nie? Nie, może co? Dziwne to. Nie trzeba. Na pewno poznam Ciri, kiedy ją zobaczę. Ja tak tylko pomyślałem, że może byś chciał... Ale chyba nie gniewasz się na mnie, Geralt, co? Nie. No, to mi ulżyło. A co z Jaskrem? Udało wam się go znaleźć? Dorwali go łowcy czarownic, ale mamy też dobre wiadomości. Menge nie żyje? No jest to solidna, dobra wiadomość, no. Ech, dobrze, że ktoś go w końcu załatwił. No to nawet my. Chociaż pewnie na jego miejsce przyjdzie ktoś podobny, o ile nie gorszy. To prawda. Niekoniecznie. Czuję w kościach, że to może być całkiem przyzwoity jegomość. O czym on mówi? No przecież on ma się zamienić tutaj w Mengę. Z twoją pomocą możemy uwolnić Jaskę. I co miałbym zrobić? Będziesz musiał podszyć się pod Mengego i wydać rozkaz przeniesienia Jaskra do Oxenfurtu. A potem my urządzimy zasadzkę w wąwozie i odbijemy go. Zaraz, chwilę, jak ja mam wejść w rolę Mengego? Nie wiem nawet, gdzie trzymają Jaskra. A jeszcze miałem jedno pytanie, takie z ciekawości. Czy oni podszywają się pod osoby, czyli muszą najpierw zobaczyć jedną osobę, żeby się w nią zamienić? Czy mogę sobie na przykład, nie wiem, wymyślić kogoś i wtedy się w niego zamieniają? Nie wiem w sumie, jak to działa, ale wydaje mi się, że chyba muszą widzieć tą osobę i dopiero wtedy się zamieniają, bo tak to nikt było zbyt OP. Więc nie musisz się obawiać, że zostaniesz zdemaskowany. Nikt nie wie, poza wami, czyżbyś miał coś wspólnego z pożarem w koszarach łowców czarownic? Powiedzmy, że byłem w pobliżu. Żałuję, że tego nie widziałem. Zoltan to jest jedna spoko ziomuś. Zawsze lubię takie... Spoko są to takie ziomki, co stają koło ciebie i niby cię jednocześnie wyśmiewają, ale kiedy trzeba, no to zawsze są. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Sam będziesz musiał ustalić. Zdrowa relacja. A co jeśli to wyśmiewałem, w sensie pośmieję się z wami, nie, ale taki wkurzający jest trochę. Nigdy nie zadawał dowódcy łowców czarownic zbyt wielu pytań. Poza tym jesteś doplerem, nie? I jeszcze podobno aktorem. Dasz sobie radę w każdej sytuacji. Jeśli zrobi się gorąco, możesz na przykład pójść za róg i zamienić się w cyzatą babę albo, bo ja wiem, w Kawkę. A może? Jasne. Dzięki. Może się w Kawkę zamienić? Albo w jakiegoś kota, albo co? Myślę, że Menge zaginął, więc możesz opowiedzieć im dowolną historyjkę. Moi chłopcy przygotują zasadzkę w wąwozie. Geralt do nas dołączy i będziemy czekać na wieści. Ale jak mam się z wami skontaktować jako Menge i przekazać, że konwój wyrusza? Będziesz musiał coś wymyślić. Zmień się w gołębie pocztowego albo coś. No, wszystko jasne? Dudu, jazda na Wyspę Świątynną. Ja idę zwołać drużynę i czekamy na ciebie, Geralt. Tak, do zobaczenia w wąwozie. Zaraz, chwila. A co potem? Nie oczekujecie chyba, że zostanę na stanowisku jak Chapelle i tylko od czasu do czasu kogoś spalę dla zachowania pozorów? Nie, oczekujemy, że po wszystkim przyjdziesz do Szałwii i Rozmarynu, gdzie wszyscy się spotkamy. I narąbiemy jak dzikie borsuki. No, ustalone? To do roboty. Kurde. Nieźle sobie poradziłeś. Jak na pierwszy raz. Pomyliłeś się tylko kilka razy. A jak ogólnie oceniasz nasze przedstawienie? Publiczność chyba nie wszystko dobrze zrozumiała, ale to normalne. Ważne, że dzięki maskonurom przyszło naprawdę sporo ludzi. Dobrze, że wybrałeś Abelarda do roli księcia. Maksym pewnie by zapomniał o premierze, albo przyszedł pijany jak szpak. Proszę, to twoja garza. Muszę przyznać, że twój styl grania jest cokolwiek minimalistyczny. Pobierałeś nauki w jakiejś szkole? Wilka. Minimum środków wyrazu, maksymalny efekt. Dziękuję za pieniądze. Do zobaczenia.
Tak, w końcu mam okazję, żeby zmienić tutaj dźwięk, więc poczekajcie chwilę. Troszeczkę podgłośnie, bo wydaje mi się, że było za cicho. Nie wiem, włączyłem na 15, w sumie nie mam zielonego pojęcia, czy było za głośno, czy za cicho. Raz jest za głośno, raz za cicho. Punkty doświadczenia 2 dostałem. Myślałem, że chociaż poziom wbija, tu punkty doświadczenia 2, no to już jest kamaz. 30 nowigradzkich koron, nie? A to są nowigradzkie korony, nie nilfgaardzkie korony. A, widzisz. Zmienia to proste rzeczy. To jest druga sprawa. Jeszcze 20, czyli 50 nowigradzkich. Ty, kolejne 30, 80 już nowigradzkich koron. I czemu tyle punktów? Co tu się dzieje? Czemu kolejne 20? To co ja za wypłatę jakąś dziwną dostałem? Nie żyje sztuka. Dobra, zakończone zadanie. Chciałem powiedzieć, że ja też amigo jestem, że jest 45 minuta etap. No. W końcu mamy szansę, żeby naprawić dźwięk, który był zepsuty od 45 minut. Kurczę, trochę długo był zepsuty. Trochę dziwne, tak w 45 minucie naprawiam to. Wydaje mi się, że powinniśmy udać się, no co, chyba udać się w miejsce zasadzki. Tak mi się wydaje. Ja bym najchętniej sobie wykonał te zlecenia wiedźmińskie. Ale nie chce mi się teraz. I tak już mamy 46 minut, więc za dużo to sobie jeszcze nie pogramy w tym odcinku. Więc przeczytajmy opis misji poeta w opałach. Ach, cóż to był za piękny czas, pełen przygód i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Po ucieczce z siedziby Skurwiela Juniora, Ciri i ja zostaliśmy osaczeni przez straż świątynną. Ciri udało się uciec, a mnie pojmano i wtrącono do lochów na wyspie świątynnej. Następnie miałem zostać przewieziony do Deira Dach, więzienia w Oxenfurcie, gdzie gniłbym do dzisiaj, gdyby nie przyjaciele, którzy postanowili odbić mnie z transportu. Czyli rozumiem, że nam się uda odbić Jaskiera z transportu. Przynajmniej tak jest napisane. A ten? Ale czy się uda, to do końca sam w sumie nie pamiętam. Pamiętam, że ostatecznie... A, zresztą nie spoileruję. Nie ma co. Tutaj jest znacznik zapytania, abym się do niego udał, bo to tylko jeden znacznik zapytania. Ja nawet wiem, co pewnie w nim będzie. Będą w nim jakieś skarby. Jeszcze dodatkowy jakiś pitos. Nie chciałem tego włączać i zbierać tablicę ogłoszeń, ale przypadkiem mi się klikło. Czemu na nas koty, kurczę, syczą? Strasznie nas nie lubią koty, ale nie wiem dlaczego. Może myślą, że jesteśmy tacy jak oni. Jeśli koty może myślą, że przez te oczy i tak dalej możemy być potencjalnie dla nich zagrożeniem jakimś. To jest chyba jedyne wytłumaczenie, jakie mam, dlaczego te koty by na nas syczały. Bo może jakieś wiedźmińskie mutacje powodują, że... Nie wiem. Mam inny zapach. Nie wiem w sumie czemu. Ale zgaduję, że ma to jakieś lorowe potwierdzenie, że to nie jest tak, że randomowo sobie koty na nas syczą i elo. Wydaje mi się, że musi być to pisane w lore. No ja bym tak najchętniej, kurczę, wbił ten kolejny poziom, żeby to założyć sobie ten pancerz, bo mnie zaraz rozniesie. Rozniesie mnie zaraz, jak nie założę sobie, słuchajcie, nowego pancerza. No dawaj, dawaj, Gerwart. Gazu, co jest? Karczma 7 kotów? Nigdy tu nie byłem? Nowa karczma jakaś to jest? A, no to wygląda chyba. Bo się jakiś taki znacznik pojawił. W siedmiu kotach, najfartowniejszej gospodzie w mieście. O. Wydają, że nawet kac po naszym winie przynosi szczęście. No to pokaż. A, już gadałem z tobą. Ale może masz jakieś karty? Dupa masz. Bywaj. Czy już tutaj byłem? O. Ja byłem praktycznie w każdej karczmie, którą mogłem odwiedzić. Poza odcinkami, czy w trakcie odcinków. Karczmy odwiedziłem naprawdę każde, bo tutaj każda karta jest na wagę złota. Nigdy nie wiesz, czy ci się nie trafi jakaś naprawdę solidna karta. No i w ogóle fajne klimatyczne miejsce. 7 kotów karczma. Fajnie to wygląda, klimatycznie. Dobra, no spotkajmy się w takim razie z Zoltanem, mam 100 metrów, więc nie za daleko. I nie wiem, czemu Płotkens mi nie chce, kurde, gazu dawać. Nie wiem, o co chodzi, nie? I coś mam zbugowane, że nie mam w pełnym ekranie jakby. Teraz wolniej. O,
No, w końcu. Dobrze, że wy macie pełny ekran, bo jakby nie do końca mam pełen ekran. Przynajmniej mam takie wrażenie. O! Co się dzieje, halo? Już widzę ludzie poukrywani po krzakach. To nasi? Chyba nasi. O, teraz mi się przypomina, tak, zasadzkens i my tu będziemy z Zoltanem co robić? Chyba w winda będziemy grali. Tego co kojarzę. Wszystko gotowe. Pewno. Jak się tylko pokażą, odetniemy. A skąd my wiemy? Wysłali cały oddział. Skąd my wiemy? Ja w ogóle myślę, że to dobry plan i chętnie ci pomogę. I nie, żebym nie chciał natłuc trochę tych świętojerbliwców. Tylko nie rozumiem, dlaczego skoro mieliśmy Dopplera, nie kazaliśmy mu po prostu uwolnić Jaskra. To by było zbyt podejrzane? Pan zasadzką jest prosty? Prostszy? Nie wiem. Za bardzo podejrzane. Menge znika, a potem wraca ze szramą na twarzy i każe uwolnić Jaskra. No, może i racja. Priscilla? Co ty tu robisz? No kurde. Jakiś dzieciak przyniósł liścik od Dudu. Konwój wyruszy o świcie. Mogę tu z wami zostać? Martwię się o Jaskra. Nie bój się, odbijemy twojego Grajka, chyba że mu... Ach kurwa, ale bym zrymował Geralt. Ale przynajmniej nie wypada. Wracaj do miasta. Proszę, nie będę wam przecież przeszkadzać. Oj, Geralt, no już daj spokój, ustąp jej. Ona tak patrzy, jak mój burek, kiedy dostał skrętu kiszę. No dobra, no. Dobrze, niech zostanie, ale pod jednym warunkiem. Czemu nie? Tak, wiem. Kiedy zacznie się walka, będę się trzymać z daleka. Na razie nic się nie dzieje. Pewnie jeszcze tu sobie poczekamy. No to zagrajmy w gwinta. O, wiedziałem. Pewnie, że tak. Tak, zagrajmy. No i po to tylko ją tu zostawiłem. Dawaj kartę i partyjkę gwinta. Rozdupcam cię tymi Królestwami Północy. Królestwa Północy to jest takie opłe ta talia, którą przynajmniej my sobie taką mega giga opłe talię zbudowaliśmy. No, jest kurczę solidna. Zobaczcie, jakie to są karty. Przecież to jest masakra, nie? To jest pojebane, jakie my mamy karty. No, to jest nieprzegrywalne chyba. Chyba jestem naprawdę gotowy już na turniej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Naprawdę jestem gotowy tutaj siekać. Nie wiem, kogo tu zagrać. Mam za mocne karty, nawet nie wiem, kogo zagrać. Bo od razu rzucam 18 na stół, nie? To jest crazy. No, i chłop pasuje, nie? Znaczy, samica pasuje. Obawiam się, że z Priscillą będziemy mogli zagrać tylko raz, bo zaraz zacznie się bitwa, więc warto by było wygrać. O kurde. Jeszcze Dijkstra. Nie, no to jest... GG. GG to jest, wariacie. Tak mi się wydaje. Czy my gramy pod ostatnią linię? Chyba zagramy sobie tego zwierza, co się przemieni. Czemu by nie? Nie mamy chyba... Nie no, na pewno nie mamy spalonego tego zwierza. Nie ma, nie? Spalonego, nie. Są tylko te... jak one? Magicy? Ale to magiczki? Nie wiem, czy to się odmienia. No dobra, no to pasujemy. 5 kart do 8 kart. No i patrzcie teraz, co zagramy. Zagramy aż do końca, żebym wam kurczę tylko pokazał, jak powoloną mamy talię, nie? Co my tej Priscilli robimy? Słowa na G. O! Dlaczego zawsze takie słowa muszą wpadać w takim momencie, nie? Zobacz, co jej zrobimy. I nagle jest rukusz, że... Powiedz, że jeszcze Jaskra dostanie na pierwszą linię. To już by było super. Nie, że nie przegrał, Wszystko fajnie. Też mam fajne karty, tylko żeby Jaskra nie miała, nie? Jeżeli zagra Jaskra, to może być ciężko. Dobra. Ona gra mróz, okej. A ja mam przecież... usuwa wszystkie efekty aktywne wroga, więc... luz. Ona zagrywa mróz, a ja mówię luz, chłopie. Bo nie ma z nami szans. O kurde. Blaszka. Prawda, że nie ma z nami szans? Chyba nie ma, co? Nie no, nie ma. Dobra.
Udało się. Ty, a co jakbym teraz odmroził? Odmroził tych pierwszych ziomków, to miałbym więcej od niej, bo ja się trochę cykam. A dobra, ona i tak zagrała tą kartę. Tak, miałbym więcej. Się bałem, że jeżeli zagram tą kartę właśnie czyste niebo, to się okaże, kurde, że ona ma więcej na tej pierwszej linii i będzie dupa. Patrzcie ile mam punktów. Stóweczka, tego? W ostatniej rundzie? 98. No jest super. Och, talia. To był jednak głupi pomysł. Sama chciałaś grać. Jadą już! Dobra. Silla, zostań tutaj. Tak, i dawaj kartę. Wyskakuj z karty. Granie tego fajne dla przyjemności, wiadomo. Ale jak to ta hazard bez przegrywania i wygrywania kart? Przecież to nie godzi się wręcz. Czyli Jaskier jest tutaj, tak? Jaskier jest tutaj w tym... tej... jak to się nazywa? Karocie. Albo w tych karocach. Sporo tych karot. Wypadałoby coś fajnego pokrzyczeć, więc... za wolną redanie! Ratunku! Za redanie... o, nas! O kurwa, wiedzą go... Jaskier, zarazą. Niedobrze. To co ja mam zrobić? Bić się? Gonić go? Użyj wiedźmińsków... a... tak? Nie no, jak zostawić wam? O kurwa. Nie zostawiam wam nic. Sam ich rozpierdolę ich. Chłopie, co ty myślisz, że ja te wszystkie oleje, zajebiste miecze i expa, to co? Pominę tak, o? Nie no, wariacie, przecież to jest darmowy expit, no jak? Nie będziemy pominieć, chcemy nową zbroję mieć. Nie ma takiej możliwości, plus ja sobie z nich pozbieram ekwipunek, więc... bez szans, a jeszcze jak jesteśmy teraz na adrenalinie, to my zadajemy jeszcze więcej damage'a, patrzcie to, pach, pach, pach. To się nazywa damage, pach, pach. Tu trzeba z altanika, kurczę, uratować, żeby nam tutaj chłopak nie zginął. Raczej wątpię, żeby sobie nie poradził. Raczej z palcem w pupie. Tym toporem. Ten topór to by mi wsadził. Dupę. W sensie. I to nie tą końcówką, którą myślicie. Dobra, jeszcze jeden został. Ja bym też wydał w sumie punkty. Mam jakieś punkty? Nie mam. Dostępne punkty 0. Ale na kolejnym poziomie odblokuje mi się nowa ta. Idealnie tak będzie, że na następnym poziomie mi się odblokuje nowe miejsce na ulepszenie. Więc idealnie. I sobie coś ulepszymy. Nie wiem, w co jeszcze pójdziemy. Czy tutaj w eliksiry, czy klasycznie w damage, ale w coś pójdziemy. Dobra, pozbierajmy wszystko, co tutaj jest do pozbierania. Może jeszcze w środku coś mają ciekawego? Nie ma nic. W środku to oni chyba wieźli swoich ludzi, nie? Tylko tak dla zmyłki, w razie czego, żeby nikt nie wiedział, gdzie się Jaskier znajduje. Którą mamy minutę? 58. Kurczę, już powoli późno. A te odcinki godzinne to są w miarę długie, szczególnie, że dzisiaj mam wrażenie, jakoś turbo w formie nie jestem. Chociaż teraz w sumie nie jest tak najgorzej. Ale to jak zaczynałem ten odcinek, to było jakieś takie tragicznie. Ponieważ wczoraj nie nagrywałem odcinka i już ten flow powoli nagrywania odcinków schodzi. Przynajmniej co tutaj dwa odcinki będzie trzeba... Co dwa dni będzie trzeba chociaż jeden odcinek nagrywać, żeby tutaj się nie odzwyczaić od gadania głupot. Bo później, jakbym teraz na przykład przerwał na nagrywanie na miesiąc, no to bym, kurczę, znowu zaczynał od początku, tak samo jak pierwszy odcinek wiedźmiński był nagrywany. Ta jakość by pewnie... Koń był przeciążony. Pewnie dużo spadła, jeżeli chodzi tutaj o wypowiedzi.
A możemy, o, możemy nawet tak jechać, o. To sobie jeszcze czas zaoszczędzimy. Tu jest jakaś wieś, dobra. Spokojnie. Poznaka. To tylko pszczoły. Tak, to tylko pszczoły. Poznaka, po śladach. Kurwa, daleko pojechał. Halo, nudy. Gdzie jest Jaskier, Gagri? O, co to za poletko? Ślady kopyt. No ile rzecz można, witam. Halo? O, tu coś jest. Co tu jest? Chłop. Zapytaj, czy ktoś z obozu nie widział porywacza. Czy jest tam ktoś? Dwóch mężczyzn, jeden przewieszony przez siodło. A tak, ino śmignęło. Tam na lewo odbił. No i dziętki. Ale głowę bym dał, że to jakąś babę wiózł, bo taki piski wrzask. a to jest w ogóle handlarz. A nie, to jest handlarz. Dobra, to nie chcę od ciebie. Ty raczej kart nie masz. A wy tu macie jakieś kurcze fajne rzeczy. Pokradnę wam wszystko. No nie mogę się powstrzymać, żeby trochę nie wziąć tutaj rzeczy. No zobacz, jakie piękne, jakieś miecze, coś. Nie mogę. Po co twórcy gry dali wszędzie rzeczy do zbierania przecież? Póki są rzeczy do zbierania, to ja się nie otrząsnę, nie? Będę chodził po każdym obozie. Jaskier jest ważną postacią, przyjacielem. No ale kedweński shot. To jest kurczę ważniejsza sprawa. Oczywiście przyda się do eliksirów, żebyśmy sami się nie wywalili. Dobra, czyli odbili w lewo, dobra. Czyli idziemy w lewo. A, bo ślady prowadziły i jakby w prawo i teraz tutaj w lewo, tak? No halo. Czemu jakby... Mi się to nie aktualizuje. Co się dzieje? Halo? On mówi, że odbili w lewo, nie? Czy w prawo? Znam ten zapach. A, w prawo. Tak. Noce Beauclair. Jaskier zawsze wylewa na siebie perfumy wiadrami. Trop jest wyraźny. Nie, znowu miałem żart normalnie o Diku, nie? Ja tak. Dawno nie umyty kutonka. Czemu wszystkie takie żarty są? Albo o stopach. Bardzo lubię żarty o stopach. Jest pojebane, jak można lubić stopy. To jest crazy, nie? Dla mnie. Ale oczywiście tutaj jesteśmy otwartymi ludźmi. Każdy lubi to, co lubi. Ty, no bo oni daleko odjechali. Bardzo daleko. A tu, o, tu się coś stało. O, witam. Co tu się dzieje? O co chodzi? To ja się pytam, o co chodzi. Jakiś łowca władował się nam do chaty, a nas wystawił za drzwi, zanim zdążyliśmy choćby pierdnąć. Był z nim drugi mężczyzna, taki czarniawy? No był. Cały czas gadał. To na pewno Jaskier. Łowca zabarykadował się od środka? A jest. Jest jakieś inne wyjście? No niby jest. Co to? Co to za przejście? A coś ty taki ciekawy. Normalne tylne wyjście tunelem tak na wypadek kłopotów. Obcych tam nie wpuszczamy. O, nie ma mowy. A w ogóle to tam są... Cicho. Nie, no ja, halo. Pomóż. Chcecie się pozbyć tego łowcy z domu. Tak szczerze, to chcemy się pozbyć was wszystkich. No dobra, tu masz klucz. Wchodzi się przez klapę na tyłach. Dzięki. O, wy to wyglądacie na takich, co mają tam cenne rzeczy, co? No, wy to wyglądacie na takich. O, sam w środku. Dobra, resztę sobie musimy niestety wykonać w następnym odcinku, bo godzina i 3 minuty to chyba wystarczające na jeden dzień. Dzięki wielkie, że spędziliście ten czas ze mną. No i zapraszam na mój odcinek z Minecrafta. Poświęciłem na niego sporo czasu, link znajdziecie w opisie, to jest mój drugi kanał vlogowy. No i właściwie tyle. I na Twitcha zapraszam, tam sobie też gram Wiedźmina, ewentualnie jakieś zlecenia na tym. Na Twitchu będziemy robić albo grać w Jump Kinga czy coś. 24 godziny skakania skakającym królem. No nic, jakiś content będzie, więc możecie tam wpaść. Tyle, dzięki wielkie, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Jameson.